Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na naszej konferencji, prezentacji nowego projektu inwestycyjnego, w którym nasza firma, na rolę architekta, czyli Resovia Residence, zawsze bardzo się staramy, żeby to, to, co robimy, było transparentne, szczególnie, że wszelkie działania w przestrzeni publicznej one zawsze wywołują skutki, nie tylko na najbliższych sąsiadów, ale też na całą społeczność, dlatego. Wspólnie z inwestorem uznaliśmy, że po to, aby uniknąć nieporozumień i, 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 i uniknąć pewnych sporów i konfliktów, które w mieście się dzieją, należy te, te, te wszystkie projekty, które robimy prezentować publicznie i poddawać je państwu pod osąd. I zanim zaczniemy, zanim zaczniemy mówić o samym projekcie, muszę sobie pozwolić na parę minut takiego krótkiego wprowadzenia, dlatego że dyskusje, które w Rzeszowie przez ostatnie miesiące się toczą, tak naprawdę wokół problemów związanych z planowaniem przestrzennym czy z polityką przestrzenną, to, że one się toczą, to jest bardzo dobrze, natomiast uczestnicząc w tych wszystkich dyskusjach, uświadomiłem sobie, że my mamy generalnie problem z podstawową wiedzą i tak naprawdę ocenianie jakiejkolwiek inwestycji, czy ona jest dobra, czy zła dla miasta, ocenianie polityki władz w stosunku do przestrzeni miejskiej no jest niemożliwe, jeżeli my nie rozumiemy, czym jest miasto w ogóle. I, i dlatego chciałbym od tego zacząć od wyjaśnienia, czym jest miasto. Tak czysto encyklopedycznie na to patrząc, to miasto jest to po prostu zbiorowisko intensywnej zabudowy, gęstej, o przeważającej funkcji nierolniczej. Oczywiście najłatwiej jest zadumieć, czym miasto jest, jeśli się je skontrastuje z czymś, czym miasto nie jest czyli wsią, która jest zbiorowiskiem zabudowy rzadkiej, rozproszonej. No i W głównej mierze obsługującej funkcje rolnicze właśnie. Natomiast nie jest to też cała definicja, bo, bo to jest takie patrzenie materialistyczne tylko przez pryzmat budynków. Klu, to jest to życie w mieście, bo miasto jest, jest też nieustannie zmieniającą się mieszanką przeróżnych funkcji, aktywności, interesów, czyli. Tym wszystkim, co dzieje się w samych budynkach i pomiędzy nimi. I o tym trzeba pamiętać, jeżeli będziemy chcieli oceniać, czy to, co w mieście robimy, jest dobre czy złe. Czyli, że przede wszystkim jest to bardzo intensywna zabudowa i bardzo intensywne relacje, które się pomiędzy ludźmi w mieście dzieją, w przeciwieństwie do wsi, gdzie oczywiście to wszystko ma dużo, dużo mniejszą intensywność. Jak popatrzymy historycznie na to, jak miasta się rozwijały, to jest też szczególnie dla Rzeszowa bardzo ważne, no to zazwyczaj, poza niewieloma przypadkami, zazwyczaj one powstawały organicznie, na przecięciu głównych szlaków komunikacyjnych wokół jakiejś warowni czy klasztoru, czasem, jak w Europie Zachodniej i Południowej, wokół rzymskich obozów, natomiast taki organiczny, spontaniczny rozwój był bardzo szybko łapany w karby przeróżnych regulacji i obostrzeń, Właśnie dlatego, że miasto jest mieszanką przeróżnych interesów, często bardzo sprzecznych ze sobą, i było potrzebne prawo i in, ingerencja władzy, która by te interesy zaczęła. Cywilizować, dlatego że wszystko, co w mieście robimy, nawet jeżeli jesteśmy tylko na własnej działce, wpływa i na interesy naszych bezpośrednich sąsiadów, i na interes całej społeczności. To w Polsce, a w Rzeszowie szczególnie, naprawdę powinno wybrzmieć, dlatego że nam wolność, szczególnie wolność gospodarowania, kojarzy się bardzo często z totalną samowolą. A, a, a miasta nigdy, nigdy nie są zarządzane i nie są planowane na zasadzie zupełnie wolnorynkowej, na zasadzie takiej, że każdy może robić na swojej działce co chce. Mniej więcej do połowy XIX wieku w miastach żyło tylko 20% populacji, rewolucja przemysłowa przyniosła gwałtowny wzrost. Masowy napływ ludności wiejskiej do miast w poszukiwaniu lepszego, lepszego losu spowodował, że w miastach zaczęło dochodzić do bardzo Niebezpiecznych zjawisk. Znaczy, pojawiły się problemy sanitarne, problem z dostawą energii, z usuwaniem ścieków, z, eduka z edukacją, dostępem do światła, i Problemem nawet było no, coś tak prozaicznego, jak usuwanie końskich odchodów, bo trzeba pamiętać, że transport wtedy odbywał się głównie, e, głównie dorożkami i, i tramwajami konnymi. I miastom groziło to, że one się uduszą że przestaną w ogóle funkcjonować i ówczesne władze miejskie podejmowały no bardzo różne, często drastyczne decyzje po to, żeby jakość życia w mieście uratować i nie doprowadzić do totalnej katastrofy. I te metropolie, które my dzisiaj stawiamy sobie za wzór, tak jak Paryż czy Barcelona i wiele innych miast, one również podlegały tym procesom, i ówczesne władze miasta nie, nie bały się podejmować często naprawdę drastycznych, dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli brutalnych decyzji. Były masowe wysiedlenia, masowe wyburzenia, których skutkiem jest ten piękny układ urbanistyczny, który dzisiaj podziwiamy, w którym się dobrze czujemy, w którym są najdroższe nieruchomości. I trzeba pamiętać, że Demokracja w zarządzaniu miastem po prostu nie działa. Tak? Trzeba czasami podejmować arbitralne decyzje i nie oglądać się na to, czy, czy takie, a nie inne są interesy właścicieli pojedynczych działek, ponieważ liczy się tak naprawdę to, że miasto jest synergią interesów i że jeżeli wprowadzamy w nim porządek, to to wszystkim służy. Dzisiaj w miastach, proszę Państwa, żyje mniej więcej połowa populacji całego świata, ale do roku 2050 to będzie około 70%. I my tak naprawdę musimy sobie uświadomić, że ten proces urbanizacji, przed którym stoimy, tego wzrostu wielkości miast, przenoszenia się do miast ludzi, on jest faktem. I my go nie możemy w żaden sposób ignorować. Tak? To się wiąże oczywiście z wyzwaniami, którym musimy sprostać, jeśli chodzi o infrastrukturę, produkcję, dostawę energii, edukację, dostęp do zieleni, ochronę zdrowia, ochronę środowiska i to, i to wszystko, co się składa na nasze życie. Tak? Natomiast nie mamy żadnej alternatywy, tak naprawdę, dla pewnego modelu cywilizacyjnego, który kształtujemy od paru tysięcy lat, jakim jest. Gęsto zaludnione, za intensywnie zabudowane, pełne życia, usług, przeróżnych funkcji miasto. Nie ma od tego odwrotu. My ten model musimy zmieniać, my ten model musimy dopasowywać do dzisiejszych potrzeb, ale rozwój, rozrost miasta i jego, jego coraz większa intensywność jest czymś, z czym się po prostu musimy zmierzyć. Kluczową sprawą jest to, żeby to miasto było różnorodne. My musimy też odejść od takiej. Planowania rodem z epoki modernizmu w drugiej połowy XX wieku, gdzie miasta były tworzone jako zbitek dzielnic o różnych monofunkcjach. W jednym miejscu się mieszkało, w drugim się pracowało, w trzecim się robiło zakupy, co oczywiście generuje nieustanny ruch ludzi pomiędzy tymi miejscami. To jest, to jest niedopuszczalne. My Musimy miastu przywrócić. Tą cechę, którą jeszcze miało przed drugą przed, przed wojną światową, to że w tym samym miejscu można mieszkać, można pracować, można wypoczywać, jeść, chodzić do szkoły. W tym samym miejscu możliwe są przeróżne, przeróżne ludzkie aktywności. I jakby w związku z tym, że proces urbanizacji jest faktem, że zmierzenie się z tymi cywilizacyjnymi wyzwaniami no jest koniecznością, przed którą również w Rzeszowie stoimy. Trzeba zwrócić uwagę na najważniejszą rzecz, na najważniejszy problem, z którym się miasta na świecie borykają, ale w którym no, my też musimy sobie poradzić, czyli na niekontrolowa niekontrolowane rozlewanie się przedmieść, Ponieważ miasto gęsto zabudowane, w jest łatwiejsze do zarządzania, jest tańsze tak naprawdę w obsłudze, no bo łatwiej i taniej dostarcza się infrastrukturę, usługi publiczne. Paradoksalnie również ochrona środowiska jest. Prostsza, dlatego, że jeżeli ludzie nie muszą się po całym wielkim mieście przemieszczać głównie z samochodami, to i, to i jakość naszego życia, i jakość otoczenia, jakość powietrza i zieleni jest, jest po prostu wyższa. Do tego to wszystko oszczędza mnóstwo pieniędzy i czasu, który ludzie spędzają, stojąc w korkach, nie jest to wyzwanie wyłącznie Rzeszowa. Chciałbym Państwu pokazać, jak my na tle innych miast wyglądamy. Tu są Dwa przykłady skrajne i, i obok, jeszcze w tym wszystkim, Rzeszów. Czyli Barcelona, która jest jakimś doskonałym punktem referencyjnym, pewnie większość z nas to miasto zna, wiemy, że świetnie się w nim czujemy. Co ciekawe, miasto o powierzchni mniej więcej połowy Rzeszowa jest zamieszkane przez 1 600 000 ludzi. To znaczy, że Rzeszów jest od Barcelony zaludniony mniej więcej 17 razy rzadziej to też powinno nam dać do myślenia na temat tego w jakie kierunki my musimy e, patrzeć. A po drugiej stronie jest Atlanta, miasto koszmar, rozlane przedmieścia, kilka tysięcy metrów kwadratowych fatalna komunikacja miejska, korki, autostrady w środku miasta, o których w Rzeszowie co niektórzy również marzą. E, ludzie stojący w tych korkach, długie dojazdy, abs absurd, kompletny absurd, katastrofa i i to, co się dzieje ze społeczeństwem, z relacjami społecznymi w takim mieście, to jest temat na osobny wykład. Ale popatrzcie Państwo na miasta europejskie, i takie, które w jakiś sposób są podobne do Rzeszowa, bo albo mają podobną powierzchnię, albo mają bardzo podobną liczbę mieszkańców. Jak my na tym tle wypadamy? To znaczy, mamy Kopenhagę, która ma mniej więcej powierzchnię taką jak Rzeszów. Ale na tej powierzchni żyje tak mniej więcej 4,5-5 razy więcej ludzi. Mamy Brukselę, która ma mniej więcej tyle samo mieszkańców co Rzeszów, ale jej powierzchnia to jest mniej więcej 1 piąta powierzchni Rzeszowa. To pokazuje, to nam pokazuje, jaki kierunek zmian w mieście jest kluczowy, że najważniejszą rzeczą jest tak naprawdę coś, co my nazywamy łataniem śródmieścia, dogęszczaniem zabudowy, zwiększaniem intensywności zamieszkania. Według danych ONZ-owskich, publikowanych parę lat temu, takie optymalna gęstość zaludnienia dla miasta, które dzięki temu może zaspokajać najlepiej potrzeby swoich mieszkańców, dostarczać usługi społeczne, infrastrukturę, komunikację i tak dalej, to jest około 15 tysięcy osób na kilometr kwadratowy. W Rzeszowie jesteśmy poniżej tysiąca. To jest dramat. To miasto nie ma szans zadziałać, dopóki my z tego, czegoś z tym nie zrobimy. I teraz już powoli przechodząc do naszego projektu opcja idealna to znaczy znowu nie ma czasu na wykład i pokazywanie wszystkich błędów które w rozwoju historycznym miasta przechodziły ze szczególnym uwzględnieniem tego co działo się po II wojnie światowej ale właściwe proporcje pomiędzy przestrzeniami publicznymi a tymi powierzchniami zabudowanymi, to jest mniej więcej 25 do 30%. Jeżeli miasto ma zbyt mało powierzchni publicznych, czyli ulic, placów, parków, jeżeli to, to, to jest mniej niż te 25 do 35%, to miasto się dusi. Ale jeżeli, jeżeli jest ich zbyt dużo, tak jak to próbowano robić w epoce modernizmu, to miasto umiera, dlatego że te przestrzenie robią się puste, pozbawione ludzi, Pozbawione jakichkolwiek usług. I teraz, jakby już przechodzę do tego naszego projektu. No my, niestety, mamy do dyspozycji tylko jedną działkę, na której, na której no, powierzono nam zajęcie się tym, tym malutkim kawałkiem wszechświata. Jeżeli Państwo popatrzycie. Na to, jak ukształtowana jest ta zabudowa, to zobaczycie, że się zbliżamy mniej więcej do tego ideału, który tam na rysunku jest podany. Czyli staramy się, żeby te przestrzenie publiczne miały właściwe proporcje, żeby zgodnie z klasyczną zasadą budowania miasta budynki tworzyły wokół ulic pierzeje, żeby była właściwa hierarchia. Przestrzeni, żeby było płynne przejście od przestrzeni publicznej do tych półpublicznych podwórek, które są w środku. Oczywiście, gdybyśmy mieli możliwość zagospodarowania tego całego terenu i stworzenia tutaj dużego masterplanu, to, to na pewno by to wyglądało inaczej. Natomiast popatrzcie Państwo na tą zabudowę, która jest dookoła. O jakiej intensywności zabudowy my w Rzeszowie mówimy? No to ta zabudowa widać, że jest zbyt rzadka i że to zaczyna być podstawowy problem dla miasta. Proszę też zwrócić uwagę na proporcje ulicy. Bo o tym też dyskusja się w Rzeszowie toczy, że mamy taką jakąś gigantomanię ciągle uważamy, że Rzeszowskie ulice są zbyt, zbyt wąskie i że należy je poszerzać. Jest dokładnie odwrotnie, jest dokładnie odwrotnie. I ta ulica pomiędzy stadionem a tą projektowaną zabudową, naszym zdaniem, naprawdę ma bardzo zdrowe proporcje. Proszę też zwrócić uwagę na sam sposób kształtowania architektury. Jest taka. Tradycja w mieście historycznym wynikająca wprost z dawnych przesłanek ekonomicznych, ale, ale to się sprawdziło, że kamienice wzdłuż ulic, tworząc pierzeje, są wąskimi ścianami zwrócone w kierunku ulicy. I mimo że te kamienice pochodzą często z różnych epok, inaczej wyglądają, mają inne detale, to jednak tworzą harmonijną całość. I my staraliśmy się tę naszą zabudowę też kształtować w formie takich bloków kamienic, wą, wąskimi ścianami odwróconymi w stronę ulicy i staraliśmy się, żeby one naprawdę były inne, żeby to nie wyglądało jak te polskie, potworne, modernistyczne blokowiska ze ścianami, które mają po kilkaset metrów i są monotonne i, i fatalne w odbiorze. I zrobię tylko przerywnik i pokażę parę innych przykładów miast. To, 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 to jest akurat Warszawa, czyli samo centrum ścisłe, z, zbieg ulicy pięknej i koszykowej. Tam bodaj dwa lata temu powstał zupełnie nowy biurowiec w miejscu starej zburzonej kamienicy. Proszę popatrzeć na proporcje ulic. One nawet nie mają 20 metrów. My mamy w Rzeszowie ten kłopot, że my nigdy nie mieliśmy intensywnie zabudowanego śródmieścia, my nie mamy właściwych wzorców. My je tak naprawdę musimy zbudować. I to jest ulica, która żyje. Kolejny przykład znacznie bliżej Kraków, po lewej stronie ulica Reformacka. To proszę popatrzeć, jakie ta ulica ma proporcje, a to są miejsca w ścisłym centrum. Świetnie się tam czujemy, chętnie tam mieszkamy, najdroższe czynsze. Po prawej stronie ulica Poselska, klucz, na które zwracam uwagę, to jest to, że tu jest po prostu mało samochodów. My naprawdę musimy sobie poradzić z samochodami, bo wszędzie tam, gdzie w przestrzeni publicznej dominują samochody, znikają ludzie. A to są przykłady ulic szerokich. I, i to po prostu nie działa. Tak? Przestrzeń zbyt szeroka, nawet jeśli nie jest oddana dominacji samochodom. Zawsze sprawia wrażenie opustoszałej. I poszerzanie ulic, licząc na to, że one będą pełne życia, jest niestety drogą donikąd. To, to jest przeciwskuteczne i zawsze przynosi odwrotne skutki. I teraz już przechodzę do tego naszego projektu i do samej szerokości ulicy. Część kolegów, z którymi rozmawialiśmy jeszcze przed tą prezentacją, uzmysłowiła mi, że istnieje bardzo poważna obawa ze strony Mieszkańców miasta, kibiców resowi, że nasza inwestycja zablokuje im możliwość rozbudowy stadionu. Na rysunku Państwo widzicie i proporcje tej ulicy, i istniejącą trybunę, i tą czerwoną, przerywaną linią zaznaczoną tą hipotetyczną rozbudowę stadionu. Jak widać, ulica nadal ma dobre proporcje, natomiast My sobie przeanalizowaliśmy, co się dzieje tam ze słońcem, z warunkami przesłaniania, no i w ogóle nie ma żadnego problemu. To znaczy, że rozbudowa stadionu ani nie odbiera słońca mieszkaniom. Proszę zwrócić uwagę, że mieszkania się zaczynają na wysokości prawie 6 metrów powyżej poziomu ulicy, bo partery są w całości usługowe. Ani nie mamy problemów z warunkami zacieniania, więc naprawdę nie widzimy żadnego powodu, żeby ta ulica miała być szersza. Nikt nie był w stanie nam powiedzieć, co niby w tej ulicy, która pierwotnie miała być dwa razy szersza, ona miała mieć około 34 metry szerokości, co na takiej szerokiej ulicy miałoby się dziać. No bo na miły Bóg chyba nikt nie chce tam wprowadzać autostrady. Tutaj Państwo widzicie szerokość tej ulicy między stadionem a naszą inwestycją od strony północnej, od strony tych najwyższych wież. One są zaraz po prawej stronie, tutaj za drzewem schowane. Chciałbym też zwrócić uwagę na, na projekt stadionu. To znaczy my go troszeczkę zrobiliśmy sami, ponieważ nie mamy pojęcia, jak ten stadion ma wyglądać. Dostaliśmy z miasta materiały, które nam określają jego obrys i kubaturę. Spróbowaliśmy skorzystać z dostępnych danych w internecie. i z i zaprojektować jakoś tą fasadę po to, żeby móc Państwu pokazać ten styk stadion, ulica i nasze budynki. Nasze oczywiście są po prawej stronie, i to za nie ponosimy odpowiedzialność. Natomiast stadion jest naszą wariacją na temat tego, jak ta kubatura mogłaby wyglądać. To jest widok bezpośrednio spod ściany stadionu. Po lewej stronie za drzewem widzicie Państwo fasadę tej nowej trybuny, po prawej stronie jest ulica. I nasze budynki. Proszę też zwrócić uwagę na to, że rozcięcie tych budynków, otworzenie tych dziedzińców w stronę ulicy powoduje, że tam nie ma żadnego klaustrofobicznego poczucia. Nie mamy poczucia, że jest za ciasno. My też chcemy tylko zwrócić uwagę na, na jeszcze jedną rzecz, że. W planach miejskich jezdnie mają 7 metrów. Uważamy, że to jest błąd, że te jezdnie dla samochodów należy zwężyć, dlatego że im szersze ulice, tym większa pokusa dodawania gazu, im większe prędkości. Jeżeli my nie sprowadzimy tych ulic, powiedzmy, do szerokości 6 metrów, to zaraz zaczniemy tam montować progi zwalniające, kamery, oznakowanie i sami generujemy. Sami, sami generujemy potencjalne problemy. To jest kolejne ujęcie spod stadionu. Dokładnie za plecami mamy stanę, ścianę stadionu. No możemy zobaczyć, jakie proporcje faktycznie z poziomu człowieka będzie miała ta przestrzeń. Zrobię sobie jeszcze jeden przerywnik, bo w tych dyskusjach, które gdzieś tam w internecie toczyliśmy, pojawiały się głosy, że nie buduje się stadionów w mieście. No to to nie jest prawda. Buduje się w mieście, funkcjonują w mieście, funkcjonują też poza miastem. Natomiast nie ma tutaj żadnej reguły i istnieją miasta, w których stadiony znajdują się w otoczeniu bardzo intensywnej zabudowy i, i jakoś jedno i drugie jest w stanie harmonijnie ze sobą w, w, współegzystować. No i tu już przechodzę do naszego projektu stricte. To jest widok od strony parku, który się znajduje u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Batalionów Chłopskich. Chciałbym też bardzo mocno to podkreślić, że my mamy po drugiej stronie ulicy jeden z większych parków w Rzeszowie. On ma prawie 7 hektarów powierzchni i tego absolutnie nie można Lekceważyć, że ta zieleń publiczna obok jest i że miasto nie składa się z samych parków. Ono przede wszystkim składa się z gęstej, intensywnej zabudowy. Ta zieleń jest ważna, natomiast nie możemy ze śródmieścia uczynić jakiegoś rezerwatu. To jaka ta zieleń jest, to jest oczywiście osobna historia i o samych parkach możemy rozmawiać. Natomiast powierzchnie zielone w najbliższym sąsiedztwie są i to bardzo duże. To jest uliczka taki ciąg pieszojezdny strefa Wonerw znajdująca się po zachodniej stronie naszej inwestycji, bezpośrednio na styku pomiędzy naszymi działkami a inwestycją firmy Hardex. Chcielibyśmy z niej zrobić publiczny, otwarty pasaż, w którym dominuje ruch pieszy, ruch samochodowy jest incydentalny wzdłuż tego pasażu, pojawiają się na, na, na parterach lokale usługowe w centralnej części znowu otwieramy kolejny placyk, który, który zaprasza ludzi do tego, żeby we, do wnętrza tego osiedla wejść. To doskonale widać na tym ujęciu po prawej stronie, bo to jest widok od, od strony ulicy Wyspiańskiego, od frontu tego całego założenia i możecie Państwo zobaczyć, jak, jak ta sekwencja wnętrz urbanistycznych, tych alejek i placyków się otwierają, zapraszają w głąb ludzi, jak zamykamy osie widokowe za pomocą tej wysokiej dominanty. Chcielibyśmy też pokazać, że można Robić inną architekturę w Rzeszowie, że trzeba wreszcie odejść od tej nieszczęsnej, taniej, lekkiej, mokrej metody, że to nie jest droga budowania prawdziwego miasta. Że elewacja budowana dla ludzi, którzy poruszają się pieszo albo na rowerze, ona musi mieć zupełnie inny charakter niż miasto projektowane dla samochodów. Bo Jadąc samochodem albo komunikacją miejską, my mijamy budynki z dużą prędkością i kompletnie nie zwracamy uwagi na detale, widzimy tylko ich zarys. Natomiast po chodząc po mieście na piechotę, nasze zmysły karmią się mnóstwem detali. Proszę to odnieść do własnych doświadczeń, kiedy poruszacie się gdzieś po starówce. Jak bardzo nas cieszy to, że jest różnorodność kolorów, detali, skali, elementów. I na tym bardzo nam zależy. Kolejna sprawa to są takie. Uwagi ze strony mieszkańców bloków na osiedlu króla Augusta, że, że nasza inwestycja będzie im w jakiś sposób szkodzić, czy ich zacieniać, czy, czy, czy odbierać im widok. No, nie, nie mniej niż każda inna inwestycja w mieście, którą widać gdzieś z okien. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że to naprawdę jest w linii prostej, około 200 metrów. Natomiast podstawową uciążliwością, na jaką ewentualnie mogliby się mieszkańcy tego bloku skarżyć, to jest, to jest tak naprawdę inwestycja samego stadionu, który jest położony bardzo, bardzo blisko tuż pod ich oknami. I też prosimy, żeby na to zwrócić uwagę, że rozbudowywany stadion, będzie się znajdował w odległości mniej więcej 14,5 metra od narożnika tego budynku i to będzie miał wysokość pięciu kondygnacji mieszkalnych. To, to dobrze się trzeba zastanowić, zanim się tego typu decyzje podejmie. Odległość naszych budynków jest dużo, dużo dalej niż, niż sam stadion, i naprawdę nie stanowią one żadnego czynnika, który byłby uciążliwy. Tutaj doskonale widać też jeszcze jedną rzecz, którą fani resowi podnosili, to znaczy to, że Stadion nie będzie eksponowany, że będzie upchnięty gdzieś tam głęboko za budynkami, że nie będzie go widać od strony ulicy. No jest dokładnie odwrotnie. Stadion ma od strony ulicy Wyspiańskiego naprawdę duże przedpole, można je sensownie zagospodarować. O ile będzie to jakaś ciekawa architektura, to jest szansa na to, żeby ten budynek był widoczny, żeby stał się wizytówką miasta. Już na koniec chciałbym też powiedzieć o tych, o tych wątpliwościach dotyczących samej zmiany planu. Co my tak naprawdę chcemy zmienić, czym różnimy się od zapisów starego planu? No, te zmiany wbrew pozorom nie są duże. To znaczy, chcemy podnieść dominantę do 100 metrów. Nasz budynek ten najwyższy ma tak naprawdę 99 metrów, ale już dla, dla okrągłego rachunku niech będzie, że 100. Więc ta zmiana jest naprawdę niewielka, to jest to jest raptem 10%. Chcemy też zmienić minimalną wysokość zabudowy, ponieważ stary plan zakłada budowę od razu od wysokości minimum 18, 18 metrów, czyli około 6 kondygnacji, a my chcielibyśmy te budynki zacząć od form niższych, przechodząc do wyższych. Wbrew temu, co się mówi, to nie jest tak, że nowy plan miałby ograniczyć ilość powierzchni biologicznej czynnej wręcz odwrotnie. W starym planie, mało kto to wie, tereny zielone są, mają przeznaczenie na 10% powierzchni, a my je podnosimy do 20%, tak? Robiąc jeszcze wewnątrz budynku zielone dziedzińce, gdzie warstwa gruntu nie będzie miała 5 cm. Tylko, tylko blisko metr. Zasadnicza zmiana to jest faktycznie linia zabudowy od strony stadionu. Uważamy, że nie ma to żadnego uzasadnienia i zarobienie tam jakiejś szerokiej ulicy, przestrzeni, która momentalnie stanie się przestrzenią pustą i wymarłą, nie ma sensu. Ważna sprawa to jest intensywność zabudowy, bo tu też się pojawiały zarzuty, że my chcemy tam bardzo, bardzo intensywnie budować, no nie bardziej niż to, co w tym planie jest zapisane. Trzeba zrozumieć, że tak obiegowo i zdroworozsądkowo intensywność zabudowy to jest iloraz powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych do powierzchni działki. Problem polega na tym, że niedawno zmieniły się przepisy. I teraz intensywność zabudowy musi również obejmować kondygnacje podziemne. Stąd nasza prośba o to, żeby to zmienić. Bo gdybyśmy funkcjonowali w tej samej rzeczywistości prawnej, to my nie mielibyśmy problemu, utrzymalibyśmy intensywność taką, jaka jest w obecnym planie. Natomiast, ponieważ zmienił się przepis i każe nam do tego bilansu również uwzględniać dwie kondygnacje garaży podziemnych, więc nie jesteśmy w stanie tego. Spełnić. Mamy dość dziwny zapis mówiący o przeszkleniach na elewacjach o powierzchni 60%. no To jest absolutnie nie do zrobienia, chyba że budowalibyśmy wyłącznie szklane biurowce, co w Rzeszowie jest chyba mało prawdopodobne. No i kolejna. Kolejny problem to jest strefa śródmiejska. Tak chcemy, żeby w sposób jednoznaczny ustalić, że ten plan obejmuje tereny wchodzące do tak zwanej strefy śródmiejskiej, bo tylko to pozwala tak naprawdę na zdrową, gęstą zabudowę i na rewitalizację tych terenów w mieście. Tak naprawdę uważamy, że strefa śródmiejska w Rzeszowie to jest cały teren objęty dawną miejską obwodnicą. Czyli ulicą batalionów chłopskich e, Armii Krajowej. To już nie jest obwodnica, wszyscy to wiemy. To się stała wewnętrzna ulica w mieście. Niemniej ona tworzy nam ten taki e, rzeszowski ring, który powinien naszym zdaniem wyznaczać granice tego, co powinno być przedmiotem naszej największej troski. To tam powinniśmy uzupełniać zabudowę, to tam powinniśmy. E, Przywracać możliwość zamieszkania ludziom, to tam powinniśmy oddawać deweloperom nowe tereny rewitalizowane, bo mało kto wie, ale w Rzeszowie zaczynamy mieć problem z działkami pod zabudowę i znowu będzie parcie na zabudowywanie zielonych terenów na głębokich przedmieściach. To w zasadzie tyle, co mamy do powiedzenia na temat tego projektu. Starałem się to robić jak najkrócej, rzadko się to udaje. Po krótkiej przerwie technicznej, jak rozumiem, będziemy mieli możliwość odpowiedzenia na Państwa pytania. Na razie serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia za moment.